Witam wszystkich, z tej strony Luigi Kramp. Dziś chciałbym troszkę opowiedzieć o swoim akwarium 50-litrowym, w którym mieszkają kolcobrzuchy i kiryski. I dodatkowo jeszcze dwie krewetki Amano. Także zacznijmy sobie od podstaw. Szkło, jak tutaj widzicie, jest to 6 mm OptiWhite o wymiarach 35x35x40, co daje nam 49 litrów. Oświetlenie, jakie tutaj użyłem, jest to belka Heroes LED A2351 dedykowana pod akwarium 35 cm. W swojej specyfikacji posiada ona 1700 lumenów, 40 lot, 40 diod i ogólnie ta lampka ma 15 W. Także to oświetlenie jest bardzo fajne, jestem z niego bardzo zadowolony, roślinki na nim super idą. Nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Temperatura wody, jaką tutaj utrzymuję, to jest 27 stopni. Grzałeczka już tutaj zwykła, jedneka 50 W. A za filtrację w tym akwarium odpowiada filtr Tetra EX600+, sprzężony z prefiltrem Sanson HW602. W środku są oryginalne gąbki, jak i dwa kosze są zapewnione Siporaxem od serii. Tak jak mówiłem na poprzednim filmie 450, jestem z tego medium filtracyjnego bardzo zadowolony. Spisuje się świetnie. W prefiltrze mam tą oryginalną gąbkę, która jest w tych kubełeczkach malutkich. Ta żółta, taka bardzo gęsta, taka bardzo gruba. Na górze jest czarna, dość taka gęsta. No i na to wszystko mam jeszcze przykryte watę filtracyjną od Boela. Ten prefilterek po prostu sobie odpinam raz na dwa tygodnie. Wpłuczę wszystko pod bieżącą wodą, pod kranową normalnie i wkładam nową watę, oczywiście wyrzucam, wkładam nową, zamykam. I tak jak to widać na filmie, woda jest krystalicznie czysta, do kubełka nie muszę zaglądać. Biologia tutaj wszystko ładnie ze sobą współgra. Tak, troszkę teraz o wnętrzu, co tutaj się na środku znajduje. Także tutaj użyłem substratu podżwirowego od Itvitala. Przykryłem to wszystko drobnym żwirkiem ceramicznym o gradacji 1-3 mm. Dałem oczywiście pod to wszystko kulki glinianotorfowe plus tabletki nawozowe Krypto. Akurat w tym akwarium zrobiłem to troszkę inaczej niż w swojej 450, ponieważ tutaj to wszystko rozdrobniłem w moździerzu i posypałem to na gołe szkło, po czym przykryłem to wszystko właśnie warstwą tego żwiru. Do aranżacji użyłem tutaj oczywiście kamieni Dragon Stone. W tym wypadku akurat to były takie wersje small. Także zostały przeze mnie bardzo dobrze wyczyszczone, nie było żadnych problemów z nim. Woda była tutaj od samego początku bardzo czysta. No i oczywiście mój ulubiony korzeń, moje ulubione korzenie, jakimi są właśnie Redmurwood. To akurat nie wiem z jakiego jest drzewa, ale prezentuje się bardzo ładnie. Z roślinności, jaką tutaj użyłem, to jest Lobelia cardinalis. Z prawej strony tutaj ładnie sobie rośnie Anubiasy nana, przyczepione do skał i do korzeni. To są Anubiasy nana i Anubiasy nana bonsai. Te mniejsze tutaj na dole. Oczywiście nie mogło tutaj też zabraknąć Microzorium Windelove. Pogostem Monoctopus jest z tyłu, z prawej strony Hygrophilia pinnatifida. Z tyłu za korzeniem też sobie tam fajnie rośnie. Trawnik tutaj zbytnio nie wyszedł, też nie był tutaj planowany, po prostu zostało mi troszkę z in vitro, to sobie posadziłem Eleoharisa paravule. Są tutaj już dwa gatunki Bucephalandra. Jest tutaj Bucephalandra Minet i jest tutaj Bucephalandra Green.
Także też bardzo ładne roślinki. No i z tyłu po lewej stronie jeszcze rośnie Alternatera reinikiki. I to w sumie z roślin to jest na tyle, tak? Na początku posadziłem, także tak do teraz wszystkie sobie ładnie rosną. Obsada zwierząt, jaka u mnie jest, to jest w ilości 2 sztuk Caridotetraodon travanocorinus i Caridotetraodon irubesco. Czyli ten irubesco to jest, można powiedzieć po polsku, kolcobrzuch czerwonooki lub czerwonoogonowy, różne nazwy są. No i kolcobrzuch karbowaty. Ogólnie jest tak, że ten kolcobrzuch czerwony w naturalnym środowisku występuje razem z tymi właśnie, można powiedzieć, kuzynami swoimi, typu kolcobrzuchy zielone, kolcobrzuchy karłowate, kolcobrzuchy brodate, nilowe. One się tam też u niego w środowisku wszystkie znajdują i w tej kosteczce oni się tutaj bardzo dobrze zgrywają, gdzie mają trzeci wysoki plan, drugi i można powiedzieć takie dno do tych kirysków, o których za chwilę powiem. Bo są to Corydorasy habrosus, czyli kiryski malutkie. Bardzo fajne, spokojne rybki, prezentują się tutaj bardzo pięknie. Żyją w zgodzie, można powiedzieć, tutaj z kolcobrzuchem, który bardziej przesiaduje w środkowych i w tylnych partiach tego zbiornika. Nie przeszkadzają sobie. Też się tutaj znajduje parę krewetek Neocaridina davidi z rodzaju Blue Velvet, trochę tam Red Sherry. One tutaj ogólnie były wpuszczone jako karmówka, na początku taki odpad poselekcyjny, ale jakoś się tutaj do dzisiaj utrzymują. Zresztą kolcobrzuch jest jeden, jak i te dwa osobne, bardzo dobrze okarmiony. Nie ma tutaj prawa polować na żadne stworzenia. Oczywiście w diecie też ślimaczki od czasu do czasu, ale nie jest to tak oczywiste jak odpadawanie tych ślimaków, jak u większych rodzajów z gatunku Tetto i Caridotetraodonów. To tutaj jeszcze. Aha, są tutaj jeszcze dwie krewetki Caridina multidenta, czyli krewetki Amanu. Dosyć duże, bo około 4 cm już mają. Także te sobie tutaj w spokoju żyją z tymi kolcobrzuszkami. No i to w sumie tyle ze środka. Co tutaj jeszcze można o tym zbiorniku powiedzieć? Tak jak i w 450, jak i w każdym innym Nowożego, tym Brickwellem, czyli tym węglem, wpłynie, dodaję tutaj Profito 15 ml raz w tygodniu. No i standardowo bakterie profilaktycznie. Roślinki sobie pięknie rosną, także nie ma się tu do czego przyczepić. Zbiornik ma aktualnie dzisiaj 5 miesięcy. Jest już, można powiedzieć, dojrzały biologicznie. Podmianki, jakie tutaj wykonuję, to jest raz w tygodniu 10 litrów wody odstanej, też kranowej. I to w sumie tyle. Akwarium sobie ładnie śmiga, nic nie zdycha. Także to tyle, ile chciałem Wam powiedzieć na temat tego zbiorniczka. W następnym odcinku opowiem o kolejnym, który stoi zaraz obok niego. Kostka 20-litrowa z krewetkami, a jak mi to powiem w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć, trzymajcie się.